Od lutego miejsko-gminny ośrodek kultury w Wieleniu przy dużym wsparciu Urzędu Miejskiego realizował projekt o nazwie Kultura Gminy Wieleń silna aktywnością swoich mieszkańców, który otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury Plus Inicjatywy Lokalne 2015, programu, który wspiera ośrodki kultury pragnące otwierać się na nowe formy współpracy z mieszkańcami. Projekt rozpoczął się w lutym. Do dyskusji o kulturze, jej postrzeganiu i inicjatywach kulturotwórczych zostali zaproszeni liderzy społeczni i miłośnicy kultury. Przez 3 tygodnie rozmawiano o niej w Miałach, Dębogórze, Zielonowie i Rosku. W spotkaniach często uczestniczyła burmistrz Elżbieta Rybarczyk, dla której wszelka forma dialogu między mieszkańcami jest ważna. A jeśli dotyczy kultury, tak bliskiej jej sercu, to tym bardziej nie mogło jej zabraknąć. Wszystkie spotkania były prowadzone metodą fokusową, tak aby w przystępny sposób uzyskać wiedzę od uczestników. Frekwencja na 4 fokusach mile zaskoczyła organizatorów. Na temat kultury wypowiedziało się ponad 50 osób, reprezentujących 12 sołectw. Zgodnie przyznano, że nie ma rozwoju kultury gminy Wieleń bez zaangażowania mieszkańców, stąd nie można spychać obowiązku prowadzenia działalności kulturalnej tylko na miejsko-gminny ośrodek kultury. Owszem, animatorzy kultury powinni służyć wsparciem, ale pomyślność każdej inicjatywy, również kulturalnej, jest zależna głównie od pomocy mieszkańców. Znacznie więcej informacji na temat kondycji kultury w naszej gminie znalazło się w diagnozie potrzeb kulturalnych inicjatyw społecznych mieszkańców miasta i gminy Wieleń. Dokument był dostępny w maju, a już w kwietniu rozpoczęła się pogłębiona analiza potrzeb kulturalnych. Polegała ona na tym, że do tych samych miejscowości, gdzie wcześniej odbyły się fokusy, to jest Miałów, Dębogóry, Zielonowa i Roska, wrócił zespół badaczy na czele z ekspertem i harcerzami. Ich zadaniem było uzyskanie dodatkowych informacji od zwykłych mieszkańców, a zrobili to w przystępny dla każdego sposób. Otóż w centralnym punkcie każdej miejscowości zorganizowali akcję happening. Rozdawali ankiety, przeprowadzali wywiady i pytali się o ciekawe miejsca i ludzi. Uzyskane informacje pozwoliły opracować rzetelną diagnozę. Sporo na jej temat mówiono podczas rozmów o kulturze, których odcinki można było obejrzeć w internecie. Ale ja znowu wracam do tej pogłębionej diagnozy potrzeb kulturalnych. Chciałbym się pana zapytać, proszę przekonać naszych widzów, dlaczego w ogóle wziąłeś udział w takim badaniu, które pan przeprowadzi. Co im to da? Znaczy w ogóle zacznijmy od tego, że badanie właśnie będzie taką pogłębioną analizą potrzeb i kompetencji kulturalnych mieszkańców gminy Wieleńskiej. Będę przeprowadzał wspólnie z moimi współpracownikami z drużyny harcerskiej wieleńskiej, z wolontariuszami edukacji Lubasz. Także będzie to grupa młodych osób, zapaleńców, do tego też, żeby poznać konkretne też przyczyny, dla których w ogóle warto podejmować jakieś inicjatywy kulturalne w gminie Wieleń, jak mieszkańcy mogą się włączać w tworzenie życia kulturalnego, w realizację swoich pomysłów i co im konkretnie potrzebne jest. Jeżeli nie wypowiedzą się sami mieszkańcy, jeżeli państwo się nie wypowiedzą w tej kwestii, no to również Dom Kultury, osoby, które się czują odpowiedzialne za kształt życia kulturalnego w gminie Wieleń, nie będą wiedziały też do końca, jak, co zaproponować, w jaki sposób można wesprzeć te inicjatywy, które gdzieś tam drzemią i my staramy się dotrzeć do osób, które mają pomysły, chcą je realizować, zaproponować konkretne wsparcie w postaci wsparcia finansowego, wsparcia merytorycznego, może wsparcia lokalowego. O tych rzeczach po prostu chcemy się dowiedzieć. Rzeczywiście, działania kulturalne realizowane w oderwaniu od potrzeb mieszkańców nie mają sensu. Dlatego w maju został ogłoszony konkurs na najciekawsze inicjatywy mieszkańców. Spośród 17 wniosków społeczna komisja konkursowa wybrała 7 inicjatyw, których realizacja rozpoczęła się w sierpniu. Pulę 22 tysięcy pozyskanych z Narodowego Centrum Kultury podzielono na sołectwa: Zielonowo, Kuśniczkę, Herburtowo i Marianowo, Dębogórę, Dziorżążno Wielkie, Rosko i Wrzeszczynę. Autorami inicjatyw byli mieszkańcy, dlatego teraz oddajmy im głos. Niech opowiedzą o swoich pomysłach.
tych moich obserwacji i tak. diagnozy tutaj dokonanej w projekcie wynikało, że młodzież, dzieci oczekują jak najbardziej zajęć sportowych, tak? Bo tu w ogóle jest młodzież usportowiona, tutaj sobie gra w piłkę, dużo spędza czasu na świeżym powietrzu, odbywały się tutaj turnieje, więc któż by przypuszczał, że takie zainteresowanie wzbudzą zajęcia plastyczne, teatralne i muzyczne. A jak się zaczęło? Zaczęło się tą imprezą Apetyt na kulturę. W sierpniu to była piękna letnia sobota. Mieliśmy tutaj, przyjechali do nas artyści z Kuźniczki ze swoimi wytworami, aby tak pokazać dzieciom i zachęcić je, co można zrobić własnymi rękoma. Był też pan Jakub Banaś z Poznania, który przeprowadził warsztaty bębniarskie na takich bębnach afrykańskich i różnych innych dziwnych instrumentach. A tydzień później była pani z Poznania, aktorka i reżyserka, pani Grażyna Wydrowska, która przeprowadziła takie szalone warsztaty teatralne, które bardzo się dzieciom podobały. Jeszcze była Kuźniczka, tak? Jeszcze w Kuźniczce były zajęcia malarskie i zajęcia z rzeźby, a później dopiero wisiada. Proszę takie o taką refleksję ogólną, jako pani, jako koordynatorki, jako inicjatorki tego pomysłu z perspektywy tych kilku miesięcy. Czy udało się, jak pani to ocenia, coś poruszyć w tej małej społeczności, jaką jest Zielonowo? No, myślę, że udało się i to było oczekiwane i tutaj teraz rosło oczekiwanie, bo teraz dzieci, młodzież oczekują, że teraz będą jakieś kolejne inicjatywy. Ja staram się tutaj zorganizować wokół siebie taką na razie małą grupę 3-4 osób, które same będą inicjowały inne projekty. No ja podejrzewam, że bardzo był potrzebny. Ludziom się naprawdę podobało, bo ja byłam w szoku, że na Bakramie było tyle chętnych do tego projektu. Także myślę, że nie jeden projekt jeszcze tutaj będziemy musieli zrobić, bo im się to bardzo podoba. Warsztaty makramy były przeprowadzone w Kuźniczce, Zielonowie i w Olsztynie. Chciałam powiedzieć, że cieszyły się bardzo dużą frekwencją, bardzo dużym zainteresowaniem. Nawet najstarsza uczestniczka warsztatów miała 80 lat, najmłodsza 7 i wszyscy wykazali się dużą kreatywnością, dużą precyzją wyplatania i myślę, że takie warsztaty są bardzo potrzebne. Jest pani autorką inicjatywy kulturalnej warsztatów z makramy. Proszę powiedzieć, na czym polegał cały ten projekt? No, polegał na tym, żeby właśnie w tych wsiach małych, które ta kultura no, z opóźnieniem dociera, żeby pokazać ludziom, jakie piękne rzeczy można robić. Wieczory długie i po prostu no, dużo ludzi się nudzi i bardzo się z tego cieszę, że ten projekt bardzo dużo dzieci, co jestem właśnie zdziwiona, że i młodzież, że bardzo i te ręce mają tak sprawne, że piękne rzeczy robią. A właśnie chodzi w tym projekcie o to, żeby jak najwięcej młodzieży właśnie zachęcić do takich prac. Bo tu nie była tylko makraba, była podstawowym, ale też było rzeźba, było malarstwo. No i przeszło moje nawet oczekiwania, że tyle chętnych, że myślałam, że będę musiała szukać, a tu jest więcej chętnych niż można po prostu to wszystko zrobić. Uważam, że projekt na pewno jest udany, bo bardzo dużo ludzi się czegoś fajnego, nowego nauczyło, że już się pytają, kiedy będą następne warsztaty. To widać, że dalsza jest potrzeba robić różnych warsztatów. We Wrzeszczynie postanowiono odtworzyć historię miejscowości. Sporo na jej temat opowiedział w wykładzie pan Łukasz Koza, absolwent historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak również mieszkaniec miejscowości. Wykład dotyczył historii Wrzeszczyny, od najdawniejszych jej czasów, a więc od kultury łożyckiej, tej najważniejszej kultury z naszej perspektywy, gdyż pozostałości tej kultury przetrwały do naszych czasów, aż po I wojnę światową wraz z Powstaniem Wielkopolskim. I tutaj szczególną uwagę zwróciłem właśnie na Powstanie Wielkopolskie, bo możemy być dumni z naszych przodków,
że nie wahali się położyć życie na ołtarzu ojczyzny, by jakby Wielkopolska, ten ważny region, powrócił do ojczyzny, powrócił do macierzy. Po wykładzie inicjatorki pomysłu, czyli panie z Koła Gospodyń Wiejskich we Wrzeszczynie, przy wsparciu sołtysa Mirosława Myszkowskiego, zadbali o oprawę kulinarną. Zaserwowali swoim mieszkańcom potrawy z dawnych czasów, m.in. czarną polewkę czy zupę z rabarbaru. Pomysł pań z Koła Gospodyń spodobał się mieszkańcom na tyle, że bardzo chętnie zaangażowali się w zbiórkę stałych pamiątek i urządzeń, które niegdyś znajdowały się w wyposażeniu gospodarstw domowych. Zbiory można było zobaczyć na spotkaniu. Co istotne, formuła wydarzenia była znakomitą okazją do wspomnień mieszkańców, w szczególności tych starszych, którzy pamiętają czasy wojny i biedy. W historii ogólnej dzieje małych miejscowości, a taką miejscowością jest nasza wieś, nie są w ogóle w opracowaniach historycznych brane pod uwagę. Panie z KGW jeszcze zorganizowały warsztaty z lepienia gliny oraz wyjazd do muzeum. Kilkaset osób zgromadziła wyjątkowa w swojej formule impreza, w której rolę główną odegrały koła gospodyń wiejskich i grupy odnowy wsi działające w gminie Wieleń. Spotkały się one podczas turnieju w dniu 6 września 2015 roku w Marianowie. W niedzielę pierwsza zagrała orkiestra Dęta z Wielenia, a po niej odbył się koncert chóru Harmonia z Wielenia połączony z przyśpiewkami w wykonaniu wieleńskich seniorów z klubu Seniora w Kwiecie Wieku. Do jubileuszy i osiągnięć organizacji kobiecych zaangażowanych w rozwój środowisk wiejskich w gminie nawiązała burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk, która szczególnie mocno podkreśliła znaczenie integracji na wsi, budowania więzi rodzinnych, porozumienia międzypokoleniowego. Gromkimi brawami nagrodzono poszczególne prezentacje w wykonaniu chóru Harmonia i seniorów w Kwiecie Wieku oraz grupy młodzieżowej z Marianowa przygotowanych pod kierunkiem księdza wikariusza z parafii pod wezwanie świętego Rocha Grzegorza Grabowskiego, a także odnowionej orkiestry dętej wieleńsko-trzcianeckiej. Niebywałą atrakcją, która wywołała wiele emocji i radości, był turniej trzyosobowych drużyn kół gospodyń wiejskich lub grup odnowy wsi. Drużyny rywalizowały ze sobą m.in. w obieraniu ziemniaków na najdłuższą obierzynę, siekaniu na drobno kapusty, ubijaniu na sztywno piany z białek oraz w konkurencji niespodziance, wyścigach z wałkiem. Rozstrzygnięto także konkurs na najsmaczniejsze ciasto domowe. W tej konkurencji pierwsze miejsce zajęła drużyna z Zielonowa. Dodatkowo przygotowano moc atrakcji dla dzieci i młodzieży. Tu spisał się tradycyjnie klub sportowy Debiut z Wielenia. W czasie, kiedy najmłodsi brali udział w różnych zabawach ruchowych i sportowych zorganizowanych przez Debiut, starsi mogli próbować swoich sił w strzelaniu do celu z broni pneumatycznej na stanowisku obsługiwanym przez Międzyszkolny Klub Sportowy Muszkiet z Wielenia. Na stoisku punktu medyczno-edukacyjnego prowadzonego przez Fundację Bez Barier z jej szefową Renatą Urbaniak prezentowano zasady pierwszej pomocy i prowadzona była zbiórka dla autystycznego Dawidka z Wielenia. Jestem nie starą rodziną, nie starym człowiekiem mieszkającym w Dębogórze, tylko napływowym elementem. Wybrano mnie sołtysem i wymyśliłem coś takiego, że warto byłoby tych ludzi zjednoczyć. Zjednoczyć wobec jednego celu. Celem tym miało być połączenie wszystkich rodzin dębogórskich, bo one w różny sposób są ze sobą spowinowacone. Wymyśliliśmy sesję. Sesję zdjęciową, która miała, że tak powiem, rozpoznać wszystkie rodziny dębogórskie i zjednoczyć je wokół miejsca jednego wspólnego, którym jest po pierwsze świetlica wiejska, a po drugim, bo też takim jest również nasza wiejska parafia. Zdjęcia zostały wykonane przez 13 rodzin. Tych rodzin jest więcej. Mam nadzieję, że w następnej, że tak powiem, sesji będziemy mogli skorzystać z większej liczby osób, które będą brały w tym udział.
Oprócz tej sesji fotograficznej były też jeszcze inne działania w ramach? Były inne działania, były przede wszystkim dziećmi prowadzone były działania. Polegały one na tym, że dzieci uczyły się praktycznie różnych zajęć, a przy okazji zawsze na zakończenie tych zajęć rysowały to, co zrobiły. I między innymi podczas, żeby jakby uzupełnić sesję fotograficzną, zrobiliśmy specjalne zajęcia, aby dzieci narysowały własne rodziny. Efektem tego jest zeskanowane obrazki przez dzieci, które są jednym z banerów wystawy, która znajduje się u nas w parku. Ja powiem tak, że cieszę się w ogóle, że taki pomysł padł i że jest, i że ten projekt w ogóle się zrealizował, bo to jest coś nowego, a na pewno zostawi ślad też i jakoś tak chyba wszystkich nas scaliło, zjednoczyło, pokazało, że jesteśmy jedną rodziną, jak widać właśnie po tym też poderze przed kościołem. Wierząc na Wielkie, to miejscowość z historią, ale pomyślałem, że sama historia to nie wystarczy, więc trzeba będzie w tym programie połączyć także nowoczesność, czyli skierować się ten projekt dla młodzieży. Dlatego historia z nowoczesnością jest kluczem do tego projektu, czyli korzystanie z internetu, korzystanie z nowoczesnych informacji oraz stare fotografie, stare historie połączyły się w jedną historię pod nazwą Ocalić od zapomnienia, wrastanie w wierzącą Wielkie. I uczyliśmy korzystania starszych osób z internetu. Założyliśmy stronę internetową i mamy też grupę na Facebooku, gdzie umieszczamy stare fotografie, zdjęcia, wspomnienia, ale także jednocześnie próbujemy z młodzieżą współdziałać w zakresie takim, aby ta młodzież zaangażowała się i wyciągnęła te fotografie i historie, wspomnienia od swoich dziadków, od swoich rodziców. Jaki jest najważniejszy element, najbardziej pozytywny element po zakończeniu tego projektu, który Pan uzna za sukces Waszej grupy inicjatywnej? Myślę, że sukcesem jest to, że stworzyliśmy ścieżkę taką dydaktyczną, spacerową po Dzierżoźnie. Ze starych fotografii zrobiliśmy odbitki, zrobiliśmy fotografie, które są umieszczone na terenie Dzierżoźna Wielkiego. I tutaj można przyjechać, zobaczyć jak było 70 lat temu, jak jest dzisiaj. Oraz to wszystko zostało udokumentowane w internecie, czyli nie zginie to przez następne pewnie dziesiątki. Ale tak naprawdę najważniejszym chyba efektem jest integrowanie mieszkańców tej miejscowości starszych i młodzież. Frekwencje podczas zajęć tanecznych nie musiała narzekać grupa nieformalna JKJ z Roska. Jej młodzieżowy lider Krystian Matusz wpadł na pomysł, aby nauczyć swoich mieszkańców tańca towarzyskiego. Celem projektu było propagowanie sztuki tańca, a także zbudowanie umiejętności tanecznych wśród młodzieży, ale ku naszemu zaskoczeniu projektem zainteresowana była nie tylko młodzież, ale także osoby starsze. To był strzał w dziesiątkę. Cotygodniowe zajęcia cieszyły się sporym zainteresowaniem, w szczególności wśród osób młodych. W ramach integracji organizowany był też wyjazd do teatru na spektakl pod tytułem Bestus, na który mieliśmy 30 biletów. Finałem projektu była dyskoteka, na którą zaprosiliśmy naszych znajomych, sami wybierając muzykę. Teraz udowodnią w skalę.